Sporo się w ciągu ostatnich kilku dni wydarzyło, więc żeby nie przedłużać, przejdźmy od razu do rzeczy. Było sporo spekulacji na temat tego, że w najbliższym czasie wyjdzie Mavic Standard, bo to takie dość w stylu DJI. Tak samo mieli z Advanced i Pro w wersji trzeciej, a dopiero później wypuścili wersję Standard. Dlatego wiele osób na przykład w komentarzach pod filmem z recenzją Fantoma Trójki pyta, dlaczego nic nie wspomniałem o Standard, bo po prostu jeszcze wtedy go nie było. I tutaj ten ruch byłby również, wydaje mi się, że całkiem dobry. Jest ta wersja Pro dla tych Pro faktycznie, z omijaniem przeszkód, 4K i tak dalej. I DJI mógłby wypuścić taką po prostu tańszą wersję Mavica Standard. Jednak wszystko wskazuje na to, że tak nie będzie, bo niedawno wyciekły zdjęcia DJI Sparka, czyli bardzo małego drona, który ma być tym jakby entry level dronem od DJI. Kolejna rzecz, która wczoraj się właściwie wydarzyła, to niby przez przypadek DJI wrzucił filmik z kalibracji Fantoma 4 Advanced. A jak wiemy, na ten moment mamy tylko Fantoma 4, jeszcze jakieś tam resztki magazynowe i Phantom 4 Pro. In this video, I'll show you how to calibrate the vision system on the Phantom 4 Advanced in the DJI Assistant 2 app and DJI Go 4 app. Wygląda na to, że DJI będzie chciało reaktywować Fantoma 4 i jakby oferować tańszą wersję tego od Pro. No bo nie ukrywajmy, Phantom 4 Pro jest teraz dość drogi. On się zaczyna chyba od 7,5 tysiąca złotych w wersji bez tabletu, więc no umówmy się, jest to dość sporo. Niestety na temat Phantoma 4 Advanced raczej niewiele wiadomo. Na pewno nie będzie miał czujników z boku i z tyłu, tylko z przodu. Może polepszą kamerę, ciężko powiedzieć na ten moment, musimy czekać do konferencji. Natomiast jeśli chodzi o DJI Spark, bo taka jest ta robocza nazwa tego małego drona, no to tutaj wiemy trochę więcej, bo wyciekło dość sporo zdjęć. Na początku ten rozmiar. Tutaj tą linijkę widać i widać, że ten dron prawdopodobnie będzie miał mniej niż 20 cm długości. Ramiona nie będą się składać tak jak w przypadku Mavica, one będą zamontowane na stałe. Cała ta konstrukcja przypomina mi trochę tego Unica Breeze. Jest bardzo podobny, kamerka jest przede wszystkim mała, kamerka też jest mała. Myślę, że to będzie jakby taki główny konkurent. To jest ten rynek, w który DJI jakby chce wystartować, w ten rynek entry level, bo tak naprawdę jeśli chcieliśmy jakby zacząć przygodę z dronami, no to i nie mieli na to jakiegoś większego budżetu, no to tak naprawdę zaczynaliśmy od jakichś tańszych dronów typu jakieś Syma, Parrot, no i do ewentualnie potem dopiero DJI Phantom Standard. Jednak umówmy się, 2000 zł to dla niektórych jest całkiem sporo jak na tego typu zabawy. Więc tutaj DJI ewidentnie będzie próbował wejść na ten rynek początkującego użytkownika. Co jeszcze możemy dowiedzieć się ze zdjęć? Na spodzie, jak widać, bateria, są jakby takie 4 piny. One są bardzo podobne jak w przypadku, powiedzmy, smartfonów, gdzie kładziemy na jakby taką stację dokującą. Dobrym przykładem może być iPad Pro albo inne tego typu tablety, gdzie na dole są takie 3 piny, które się podkłada pod ładowarkę albo klawiaturę na przykład i w ten sposób łączy się z jakimś danym urządzeniem. Tu wydaje mi się, że to będzie ewidentnie w celach ładowania, żeby szybko postawić go na takiej ładowarce, podładować i kontynuować zabawę. Na dole widzimy dwa sonary i małą kamerkę, czyli takie rozwiązanie jak w Phantomie 3 Advanced na przykład, czyli wskazuje na to, że to będzie Visual Positioning System. Ten system był odpowiedzialny, jest nadal odpowiedzialny za to, żeby trzymać tego drona w jednym miejscu i jak jest nisko nad ziemią, żeby był bardziej stabilny. Mamy również taki czarny pasek z przodu, co może sugerować albo przypominać ten pasek z Phantoma 4 Pro na bokach, czyli ten taki pasek podczerwieni. Czy będzie to omijanie przeszkód? No cóż, raczej nie. Jeśli już, to będzie faktycznie tak jak na boku Phantoma 4 Pro, czyli to będzie działało na przykład tylko w trybie tripod, czyli kiedy będziemy bardzo wolno latać. Po zdjęciach widać, że kamera jest zamontowana na gimbalu, ale niestety wszystko wskazuje na to, że będzie to gimbal dwuosiowy, czyli góra-dół i obrót. Jeśli chodzi o samą kamerę, można śmiało założyć, że będzie miał 4K, 30 klatek na sekundę oraz 12-megapikselowe zdjęcia. Jednak jest ciekawsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Kiedy przybliżymy zdjęcie, zobaczymy, że ten obiektyw nie jest jakby okrągły, tylko bardziej prostokątny. I coś takiego już widzieliśmy w iPhone 7 Plus, gdzie po prostu mieliśmy jakby dwa obiektywy. Jeden szerokokątny, a drugi bardziej z zoomem. Czy to będzie działało tutaj? Ciężko powiedzieć, jednak jest inna rzecz, nad którą warto pomyśleć. Jeśli implementują coś takiego w tak małym dronie, to bardzo możliwe, że testują to rozwiązanie po to,
aby później wprowadzić je na przykład do Fantoma 5. O wymienną optykę raczej ciężko w tak małej kamerze, więc bardzo możliwe, że będą chcieli właśnie zaimplementować dwa obiektywy, jeden szerokokątny, a drugi wąskokątny z dużym zoomem, aby właśnie urozmaicić jakby nam te ujęcia. Na przykład będziemy mogli sobie przełączać, bo powiedzmy, że chcemy sobie tutaj zrobić, żeby to tło nam się jakby szybciej przesuwało, możemy sobie wtedy przełączyć na zooma, a jeśli chcemy szeroko, no to możemy sobie po prostu przełączyć z powrotem na ten drugi obiektyw. Moim zdaniem takie rozwiązanie to chyba jedyny ratunek dla Fantoma, jeśli chodzi o tą optykę. Jeśli by w tym kierunku miał iść Phantom 5, to jak najbardziej na plus. Tak więc czego możemy spodziewać się na najbliższej konferencji? Na pewno gogle FPV. Zaprezentowane razem z Maviciem Pro do dzisiaj nie ujrzały światła dziennego, więc myślę, że to będzie doskonała okazja, aby w końcu je zaprezentować. Drugą rzeczą no to na pewno DJI Spark, czyli ten mały dron. Zobaczymy, co z tego będzie. Myślę, że te zdjęcia są na tyle autentyczne, że faktycznie to jest kolejny produkt, który DJI nam zaprezentuje. Trzecią rzeczą prawdopodobnie Phantom 4 Advanced. W momencie, w którym wycofali Phantoma 3 Advanced i Pro, zostaje nam tylko standard, a potem od razu Phantom 4 Pro. Więc przebitka cenowa jest bardzo duża tutaj, niby jest Mavic po środku, ale wydaje mi się, że Phantoma też będą tam gdzieś chcieli wcisnąć w tej jakby średniej półce cenowej. Czy zatem Mavic Standard już na zawsze odejdzie w zapomnienie? Wydaje mi się, że nie. Pojawi się prawdopodobnie we wrześniu razem z Phantomem 5 lub obecny Mavic jakby przejdzie na Standard, a nowy wyjdzie i przejmie jakby to miano tego Pro. Z mojej strony to tyle, pozostaje nam czekać tylko na tą konferencję. Na pewno jakiś filmik po niej się pojawi, w której omówię, co się działo, co zaprezentowano i czego można się spodziewać na kolejnej konferencji. Zachęcam do subskrypcji, bo niedługo na kanale pojawi się recenzja tego oto Yonex Typhoon H oraz takiego małego składanego dronika Mavic za 160 zł z systemem FPV. Także warto, mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę oraz komentarz, co Wy myślicie o tym, co może się pojawić podczas tej kwietniowej konferencji. No i jak zawsze widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się!